Cześć, tu Magda. Pokażę Wam dzisiaj tysiące gumek do ścierania. Jeszcze nie było odcinka o gumkach do ścierania, a tutaj mam serię kolekcjonerskich gumek. Każda jest mega oryginalna i tych zestawów jest, a ja Wam wszystkie otworzę i pokażę, jak wyglądają w środku. No bo to są gumki do ścierania 3D. Weźmy się na przykład za taki zestaw super trucków, wielkich samochodów. Zobaczcie, normalnie, czy mieliście kiedykolwiek takie gumki do ścierania? Wow, betoniara, wóz strażacki, koparka, no to jest po prostu coś niesamowitego. I słuchajcie, nie dość, że one jeżdżą, mają dużo funkcji takich użytkowych, to oczywiście ścierają. One mogą być bohaterem każdej najciekawszej zabawy. No i cóż, nie są tylko zwykłymi gumkami do ścierania, ale żeby nie było, że nie ścierają, to ja tutaj taki mały teścik zrobię. Coś tam namaluję ołóweczkiem i sprawdzimy, jak tam się sobie towarzystwo... O, słuchajcie, umówmy się. Test wypadł super, świetnie ścierają, bez dwóch zdań. To nie tylko zabawki, to także jak najbardziej... porządne, kawał porządnej gumki do ścierania. No dobra, słuchajcie, otwieramy po kolei. Zestaw traków ląduje sobie tu. I otwieramy, otwieram kolejne narzędzia. Tak dzisiaj troszkę różne rzeczy do prac ręcznych. Proszę mi tu wychodzić. O, i piła, i młotek. I gumką, słuchajcie, jest i rękojeść młotka. No i sama tutaj góra moka. Śrubokręt gwiazdkowy, kombinerki i śrubokręt płaski. Ta-dam! Tutaj mam zestaw kręgli, który nie tylko jest po prostu zestawem ciekawych gumek, ale w te kręgle można sobie po prostu pograć. A jak to? Mam dwie bile, no oczywiście mają takie małe otwory, w których w normalnych bilach wkładamy w nie palce i puszczamy. No tu musimy sobie poradzić w jakiś inny sposób, ale damy radę. Postaram się, słuchajcie, rozstawię sobie, kwestia rozstawienia. No towarzystwo, proszę mi to stać, ja mam stół korkowy, on może nie jest jakiś super idealny. Rozstawię ich część, zobaczymy, może za daleko, a może nie. No dobra, mam bilę, uwaga. Jest! I powtórka. Hello, mam rekordzik mały. No dobrze, tak wyglądają kręgle. Jeszcze tutaj set pozostały jest w środku. Oj, dzisiaj to będzie opakowań, a opakowań. No ale dobra, poradzę sobie i z tym. A tutaj może troszkę tak kulinarnie, elegancko. Nie, no to są takie detale, że mnie nawet chwyta za serce. Kuchenka, normalna kuchenka, dwa palniki, pokrętła, które się kręcą, one się po prostu przekręcają. To może ktoś jajeczko sadzone, a może jajeczko sadzone przerzucimy. Oj, się przywarło do środka, ale to wszystko są gumki do ścierania. A tutaj mam patelnię, marchewka, no i co tam jeszcze, coś zielonego, może szczypiorek, trudno powiedzieć. Jest jeszcze garnek, a tutaj to jest, wydaje mi się, że to jest lunchbox z takim zestawem zapakowanym elegancko do szkoły. Kolejny set, torybusie. Jest ich aż 6. Nie, to naprawdę można kolekcjonować, bo to jest zabawa na całego. Szczególnie na dodatkowo one po prostu jeszcze elegancko ścierają. Taka elegancka torybusia, proszę. Niebieska, pikowana z dwoma klamerkami. Oj, zobaczcie, jeszcze można je przestylizować, bo wyjęłam właśnie tą słodką, żółtą kokardę. No a różowa, bo to są też gumki, różowo-fioletowa, takie, które można rozkładać i składać. Ja myślę, że to też jest patent na chwilę relaksu i na złapanie refleksji podczas zajęć szkolnych. O, żółta też z wyjmowanym kwiatuszkiem. No i ostatnia taka kopertówka.
spikowana, która wygląda tak. Dobrze. Kolejny secik. O, tutaj mamy taki zestaw różnych rzeczy na biurko. Proszę tu nie walczyć, elegancko się wyjmować. Czyli taki zestaw nabiurkowy. Ale się uparł i nie chce wyjść. Proszę mi to wychodzić. No dobrze. Temperówka taka kręci się, normalnie to się kręci. No i ją można rozebrać tutaj z tych elementów, powyjmować wszystko. To jest szufladka na drzazgi, które wypadną. O, tutaj, ale tutaj też to wyjmiemy. Dobra, ale schowam szufladkę. To się trzeba troszkę, o tutaj schowam. No, mam po prostu takie mini klocki. Nożyczki. Ciach, ciach. A żółty się, różowy się wyjmuje. Różowy się wyjmuje i składa. Proszę, nożyczki. Taśma klejąca na rolce, żeby się wygodnie ją wyjmowało. O, i tak możemy zrobić. Nie, no jest co robić. Ale widzicie, nie tylko bajer, ale zupełnie ciekawie ścierają. Marker żółty, ale super. Z wymiennym wkładem. I to jest plastikowe, więc to nie będzie ścierać. Na początku możemy sobie ścierać tutaj markerem, a może potem jako pupką drugą stroną. Zszywacz, znaczy, dobrze mówię? Dziurka, nie, zszywacz, dobrze mówię. O, trzyelementowy. Tak wygląda zszywacz. No, mamy to. O, i marker czerwony też w stylistyce tego żółtego. Ale tutaj dzisiaj mam. No i co, zwierzaki? Nie, może jeszcze, co tutaj jeszcze mam? O, może coś, jakąś tam kawusię pyszną. No. Pyszka, zestaw śniadaniowy. Nie wiem, kto tam z Was po śniadaniu pysznym, a może już po obiedzie. Tea set, czyli zestaw do herbaty. No i zaczniemy od eleganckiej filiżanki, która już herbatę ma. Dwie filiżanki, więc możecie dwie osoby się napić. Dzbanek, kanapa pyszna, z sałaty widzę, że wystaje. Rogalik francuski i mafinek, ale teraz pokażę Wam, co tam można i jak porozkładać. Czajniczek, można nalać kawusi, a to się pewnie rozkłada z żółtego. O, można wyjąć talerzyk oddzielnie i zawartość kawy, i zawartość kawową albo herbacianą. Proszę, no w sumie tisę to herbacianą. Rogalik rozkładany, a kanapusia, o, z sałatą. Wegetariańska, dobrze, pyszka. Mafinek na pół się rozkłada. O, tak wygląda zestaw kawowy, ale tu rozkładanie. No i co tutaj są? Kociaki, zwierzaki. I zobaczcie, są takie duże zestawy. Ja tu gdzieś widziałam kociaki, mały zestaw, pingwiny. O, jest kociaki, mały zestaw, czyli możecie je kupić w takich setach małych albo w takich wielkich, gdzie tutaj mamy 6 zwierzaków albo dwa kociaki. No dobrze, pokażę Wam ten duży zestaw. Okej. No i w dużym zestawie jest tak. Psiak. Proszę mi się tu elegancko pokazać. Psiak, którego składamy. Kociak różowy. O matko, ale mi się porozkłada. Słuchajcie, będę Wam składać. Proszę, jest tutaj różowa taka paszka i głowa, uszy, a się jeszcze bardziej rozkłada, zobaczcie, bo można jeszcze tutaj głowę, to niebezpieczne, nie robimy tak kotkowi, nie, już mój drogi cię reperuje, proszę bardzo, piesek w wersji różowej, taki sam jak niebieski, mamy jeszcze kotka czerwonego z żółtą apaszką. A jest jeszcze konik w tej wersji, albo osiołek i w tej wersji. No dobrze, to wygląda tak. No i teraz kolejne zwierzaki. A, zwierzaki są, coś czuję, że najbardziej Wam się zwierzaki spodobają. Mnie ujęły za serce, ale co tutaj kto lubi. Można kolekcjonować i kombinować. Mamy tak, krówkę, którą też się brutalnie rozkłada chyba.
nosek coś czuje, można ją zamienić świnkę na głowa. O, i chyba tułów tu się rozdziela. O, można jej kropki zdjąć, o, i zrobić z niej jakiegoś takiego wielbłąda chyba. A wszystkie? Pachnie? Nie, nawet nie, nie ten. Nie pachnie, już czekajcie, robię z świnki, z krówki świnkę, znaczy z świnki krówkę, znaczy robię z krówki krówkę. Już. Odkładam, proszę bardzo. Mamy też taką świnkę. Mam też taki zająca rozkładanego w kolorze zielonym. Oj, całe stado krówek, bo w kolorach takich, no powiedziałabym, bardzo specyficznych, one wszystkie się rozkładają. Więc można też, a nie, to świnka jest, rany, no to jest świnka, sorry, to jest świnka, to jest świnka. Słuchajcie, żeby tu było jasność, bo ja chyba odpłynęłam trochę. To jest krówka i to jest krówka. Przepraszam wszystkich zainteresowanych, że tak pomieszałam zwierzaki, bo to nie godzi się. No dobra, i słuchajcie, pędzę już z końcem nagrania, więc tak, są misiaki. No muszę Wam wszystko pokazać, no wytrzymajcie jeszcze chwileczkę do tego. Misiaki. Słoniki. Jeden niebieski. O, stój sobie grzecznie. Drugi zielony. No i słoniki oczywiście są rozkładalne. Trąba, uszy nie. I głowa. Trzyczęściowe. Nie no, ubiorę go, bo jest taki troszkę niekompletny, jak jest taki rozebrany. Tak. Pik, pik. Proszę. Kolejne zwierzaki. To mam dwie krówki. To są właśnie z tej kolekcji czarna i zielona, taka jakaś jest tu. Tu mam podwójne traki i to jest, słuchajcie, ten i kopara. O, zobaczcie, tak wyglądają. A tu mam dwa kaktusy, to takich jeszcze nie mam. To tutaj je wyjmę. Jeden kaktus i drugi kaktus. Zobaczcie, inne doniczki. Kwiatek można, nie, nie można zdjąć. Można? Można, nie można. Ale kaktus można z doniczki wysadzić, sadzić, pozamieniać i pokombinować. Coś tam do jedzenia, no nie do końca takiego zdrowego, ale nie ukrywam, pysznego. Fryteczki, to do jedzenia tutaj do kawki. I hamburger. I hamburger ma cztery części. Góra buła, mięsko, sałata i dół. Oj, i dół. No i można go tak składać, zakładać i robić różne, różne tutaj cuda. O, to hamburger. To są dwa kociaki, to już Wam pokazywałam. Tutaj sobie siedzą te kociaki. Dwa pingwiny sympatyczne, a pingwinów jeszcze nie było. Niech pingwiny wyskakują mi tutaj. Ach, pingwiny się tak zamknęły. No dobra, siedźcie sobie w tym iglo czarny i fioletowy. Tu jest zestaw kawowy, którym jest właśnie filiżanka. Filiżanka widzicie tam i dzbanek. O, te dwie. Zawsze jak coś tam zetrzecie do tego zestawu kawowego, możecie dołożyć i on wtedy będzie kompletny. A tu lody są. Były lody? Nie ma. Otwieram. No i nie wiem, w jakich smakach tam gustujecie. Ja chyba w sumie truskawkowy w różowym wafelku. No, pachnie gumkowo niestety, nie truskawkowo, ale wygląda smakowicie, a to jest taki z polewą. Polewy można zdjąć, jak ktoś woli same czekoladowe. No i z patyczka też można zdjąć. No, wyglądają miniamuśnie. Dwa lot. Zestaw piłkarski każdego kibica. But piłkarski i piłka. Piłka się rozkłada, a piłka się rozkłada w ogóle w drobne elementy, bo o, bo można ją wyjąć nawet, o, ten element jeszcze środkowy jakoś mi tak wychodzi. Można. I oj, białe rozkłada się tutaj na, zobaczcie, kilka różnych części, ale można ją złożyć i co najważniejsze, można nią grać i butem kopać, więc taki jest zestaw piłkarski. But też jest jak najbardziej rozkładalny, czarna część wchodzi tutaj w białą. O, czu, czu, czu. No dobra, to potem sobie to złożę. I co mi jeszcze zostało? Co mi jeszcze zostało? Zostały mi
kostki. To jest naprawdę świetny patent na gumkę, no bo w sumie w przerwie można sobie pograć w kości. O, normalne kostki takie do gry. Więc jak Wam zabraknie w grze planszowej, to wyjmujecie z plecaka i macie swoje kostki, które zawsze się przydadzą. No i na deser dla wszystkich miłośników klocków taki boksik. Gdzie ja mam nożyczki? O, no dobra, muszę sobie pomóc nożyczkami, bo to wszystko pozaklejane. I boksik, słuchajcie, klockowy. Jest nie lada naprawdę przekąską, nie lada kąsek tutaj. O, taram, bo zestaw klockowy ma 6 elementów, mniejszych i większych, i można z niego budować najróżniejsze konstrukcje. Pan pozwoli. O, nie, tak nie, tak. No dobra, tak, jest, o, jest, tak, tak i tak. Ta-dam! No i taką kostką tak samo można zmywać, ścierać ołówek i świetnie się bawić. Kolejny test. Nie, słuchajcie, naprawdę nieźle ścierają. Jest elegancja Francja. No i cóż, życzę Wam świetnej kolekcjonerskiej zabawy, wymieniania się, no i tego, że i zabawy samymi gumkami, które są składane i rozkładane. Pozdrawiam, cześć!